Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jak co miesiąc nakręcamy otwarcie pudełka Pure Beauty. Jest to pudełko urodzinowe. Ups, staty wlazłam. Listopadowe, urodzinowe. Jak widzicie, tu jest pudełko samo w sobie, a tu tych wszystkie kosmetyki się do tego pudełka nie zmieściły. Ok, więc zobaczmy co tutaj mamy. Jak zawsze mam tutaj przed sobą ulotkę. Będę się nią posiłkować i na pierwszy rzut chcę porozmawiać o czymś, co mnie mega ucieszyło, bo chciałam sobie kupić taki masażer do skóry głowy i już go tam nawet miałam w koszyku, ale w końcu nie kupiłam i nie wiem, czy to jakieś przeczucie, ale znalazł się w pudełku, więc mega się cieszę. Mamy tutaj masażer do skóry głowy wart 22,99. Widziałam też, że nawet niektóre dziewczyny używają go do mycia głowy, że podczas mycia po prostu tym sobie głowę szorują, masują. Także bardzo się cieszę, bardzo chcę przetestować, jak to się u mnie sprawdzi i to jest rzecz, którą chciałam już sobie kupić od dłuższego czasu, także mega radochę mam z tego, że to się pojawiło. Dalej mamy już kosmetyk, myślę, że przez bardzo wiele osób znany, to jest maska do włosów z firmy Garnier Fructis. Są naprawdę bardzo fajne maski. Ta papaja, miałam już wcześniej tą maskę, bardzo dobrze się sprawdzała. Jest bardzo fajna, ma fajny skład i bardzo mi się podoba, że ten skład jest tutaj wyjaśniony. Możemy sobie dokładnie, przejrzyście przeczytać, co tam jest, skąd się to wzięło. To mi się bardzo podoba. Podoba mi się taka filozofia marki, która nam wszystko daje na talerzu i mówi, to jest to, dlaczego, skąd się to wzięło, fajnie. Ta maska kosztuje 25,49. Następnie mamy tutaj produkt kosmetyczny firma Liren, wysokokryjący podkład odmładzający w kolorze beżowym. Mam nadzieję, że będzie spoko. Opakowanie fajne takie nawet, nigdy nie miałam styczności z tym podkładem, więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi, na pewno przetestuję. I taki podkład kosztuje 39,99. Także ja lubię kosmetyczne dodatki w takich boksach, nie tylko pielęgnacyjne, więc jak zawsze jest nowy jakiś podkład, to ja się cieszę i chętnie bardzo testuję. Następnie mamy tutaj szampon humektantowy. Cóż za ciężkie słowo. Mamy tutaj włosy średnio porowate i z tendencją do puszenia z adaptogenami. Ok. I za taki szampon zapłacilibyśmy 23,99. Ta firma jest całkiem spoko, ma fajne kosmetyki, więc myślę, że ten szampon też się będzie fajnie sprawdzał. A następne coś, co zawsze mnie cieszy, jak jest w dodatku. Wiem, że niektórzy uważają, że nie powinno być środku do czyszczenia w boksach kosmetycznych, natomiast ja się zawsze cieszę, jak zielko się pojawia, bo są to kosmetyki z naturalnym składem, z bezpiecznym, można nawet przy dzieciach używać, nic się nie stanie, nie musimy się martwić, że się podtrujemy tą chemią, także spoko. Tutaj mamy płyn do szyb i luster, zapach egzotyczny, 16 zł, kosztuje taki płyn. Tego płynu jeszcze nie testowałam, ale bardzo chętnie przetestuję. Zielko zawsze cieszy, naprawdę. Ok, lecimy dalej. Co tu się jeszcze nie zmieściło od tego pudełka? Mamy tutaj Sylveco, jest to też jedna z moich ulubionych firm. Nawilżający żel do mycia rąk, ziołowa wersja zimowa. Super, czyli taka na czasie, jeszcze specjalna zimowa wersja. Opakowanie bardzo mi się podoba. Sylveco jest jedną naprawdę z moich ulubionych firm, więc bardzo cieszy. Od razu pójdzie, wywalę to medo, które mam teraz tam i wymienię na to, żeby się nim cieszyć. Taki nawilżający żel do mycia rąk w wersji zimowej kosztuje 23 zł. Tutaj cię dajemy. Ok. I ostatnia rzecz, która się nie zmieściła do pudła. Mamy tutaj Soraya Just Glow, oczyszczająca galaretka z witaminą C. O, coś fajnego. Ta galaretka coś więcej niż oczyszczanie. To energia. Zaskoczy Cię formułą o energetyzującym letnim zapachu, który pobudza skórę i zmysły. Mocy trusowych witamin zapewni Ci idealne dodatkowe oczyszczenie skóry po demakijażu. Zawarty w składzie niacynamid matuje i zwęża pory. Więc nie dość, że witamina C, to jeszcze niacynamid. 16,99. Wydaje mi się, że składowo tu też jest całkiem przyzwoicie. Soraya idzie w naprawdę bardzo fajnym kierunku, obserwuję poczynienia tej firmy, oni wypuszczają coraz lepsze składy i
mają naprawdę fajne kosmetyki i naprawdę w fajnych cenach, także brawo Soraya. Ja przynajmniej jestem zadowolona z tego, w jakim kierunku ta firma podąża. I pudełko samo w sobie otwieramy. Też jest ciężkie. Co my tutaj mamy? Och, mamy tutaj pana, który chce, żebyśmy schudły. Minus 50 kg w 8,5 miesiąca. No proszę. Jak wygląda program? Osiągnij to w 3 miesiące od środka. Skorzystaj z rabatu minus 20%, jakbyśmy zechciały wykupić. Ok, dzięki. Tu mamy jakąś zakładkę. I co tu mamy? Medicine, czytanie jest w modzie. 20% na całą kolekcję zniżki. Z kodem Pure Beauty. Dziękujemy Pure Beauty za zniżki. Zaglądamy, co tam jest w środku w naszym urodzinowym pudełku. Ok, widzę tutaj od razu The Alchemy. To jest naprawdę fajna firma, no już taka premium kosmetyków, dlatego też ta pojemność tutaj oferowana jest troszkę mała. To jest 5 ml, ale bardzo cieszy. Olejek do twarzy intensywnie regenerujący i to 5 ml mojej mili kosztuje 81 zł. Wspomaga procesy odpornościowe skóry oraz pobudza jej naturalny proces gojenia i regeneracji. No i tutaj mamy dopiskę użyj szybko, więc zostaliśmy tutaj poczęstowani takim tutaj fajnym produktem, ale mamy czas do stycznia, więc to już trzeba aplikować na twarzęcję. Okej, no ja myślę, że to jest spoko, no dostajemy taki produkt premium w takim boksie, bo cały ten boks mnie wyszedł chyba taniej niż ten jeden produkt, prawda? Ale musimy go szybciej zużyć. Dla mnie to jest spoko opcja i jestem jak najbardziej za tym. Okej. Mamy tu jakieś serce. Kto nas kocha? Firma Mia. Naturalny peeling. Cena 39,99 do twarzy, dekoltu, dłoni i ciała na bazie naturalnych i skutecznych składników aktywnych. Czyli znowu produkt naturalny do całego ciała. Peelingi zawsze na propsie. Ja mam zapas peelingów z boksów. Natomiast też sobie peeling, jakbym ich nie miała, to robiłam sobie sama kawowe. Ale natomiast jak mam takie z tych boksów, chętnie po nie sięgam. A jak jeszcze z naturalnym składem, to dodatkowy plus. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy balsam do ciała. Biotin Care Max Repair, czyli maksymalna naprawa. Fajne opakowanie, podoba mi się. Cena to 16,99 i mogliśmy dostać jeden z trzech produktów. Czyli ja dostałam ten. Powiem Wam, że teraz akurat mam przy łóżku stoi, używam też balsam z tej firmy i jestem z niego bardzo zadowolona. Także podejrzewam, że ten też będzie fajny w innej wersji. Spoczką. Potem mamy tę firmę, która mnie nie za bardzo cieszy, mam tu Dermika. Ja chyba nie użyłam żadnego z ich produktów, bo po prostu wolę na bardziej naturalne składy, ale są tacy, którzy tutaj produkty lubią i sobie chwalą. Natomiast to nie dla mnie. Mamy tutaj Dermikę. Krem pod oczy i na powieki, 39 zł ten kosmetyk kosztuje. Myślę, że podaruję go komuś. Ja mam kremów też pod oczy zapas, także ktoś być może się ucieszy, to niekoniecznie dla mnie. Potem mamy wodę termalną z mojej mili, już sobie patrzę. Woda termalna jest zawsze fajnie do ukojenia skóry. Cena 19,99. Ja bardzo lubię wody termalne, lubię sobie po demakijażu tą cerę trochę ukoić, popsikać, schłodzić, także jak najbardziej użyję. I mamy tutaj taki, to nawet od tyłu widzę, że to jest garnier, prawda? Ale w jakiejś innej wersji, nie miałam jeszcze takiego. Płyn micelarny z terminą CG? CG tu jest? To jest G? CG? Co to znaczy CG? Nie wiem. To jest jakaś nowość dla mnie.
co to jest, rozświetla skórę, no czyli tak jakby niby witamina C, ale ciekawa jestem co to CG, muszę doczytać, bo tej informacji jeszcze nie mam. Płyny micelarne z Garniera lubię, jest to dla mnie pewna taka ciekawostka, o co chodzi z tym CG. I mamy tutaj 26,99 za ten produkt. I ostatni, ale na pewno nie najgorszy tutaj przedstawiciel, mamy tutaj olejek zabezpieczający końcówki z Oni Bio 22,99. Też mi się kończy mój produkt do zabezpieczający końcówki, także jak najbardziej się cieszę. To już będzie na tyle. Powiem Wam, że zużyję absolutnie wszystkie te kosmetyki, może oprócz tego kremu pod oczy, bo nie przepadam za tą firmą. Wolę bardziej naturalne składy, tak jak powiedziałam. Na to cała reszta no jak najbardziej cieszy. Cieszę się, że będę mogła ten olej z The Alchemy też przetestować, bo to jest naprawdę fajna firma. No, myślę, że to pudełko urodzinowe jest absolutnym sztosem. Mamy tutaj same pełne, pełnowartościowe produkty, plus ta szczota do masażu, którą sama chciałam kupić. No, ja jestem zachwycona. Zobaczcie, ile tego jest. Także no nic, tylko testować, używać, cieszyć się i polecać innym zakupienie tych pudełek. Powiedzcie mi, co myślicie o tej zawartości, co by Was ucieszyło najbardziej, czy może jest tu coś, czego byście nie użyły. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.